Paulina Smarcz doczekała się przeprosin Dal za wygrania. Maciej Kurzajewski doszedł do wniosku, że publiczne dyskutowanie z Bylazona i ciągle dementowanie rewelacji, które ta przekazuje mediom, musi się wreszcie skończyć. Trzeba przyznać, że jego działania przynosiły skutek raczej odwrotny do zamierzonego. Ostatecznie gwiazdor TVP razem ze swoją ukochana Katarzyna Cichopek postanowili złożyć pozew przeciwko Paulinie Smarszcz, domagając się zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych, które zostanie przekazane na cele dobroczynne. Nie chcę komentować słów Pauliny, by nie wchodzić w nią w dyskusję. Złożyli pozwę, domagają się przeprosin i odszkodowania na cele charytatywne. Na pomoc ofiarom przemocy zdradził informator Super Expressu. Paulina Smarcz przez ostatni rok usilnie próbowała udowodnić, że jej były mąż Maciej Kurzajewski to oszust i klamca, który nie dba o dobro swoich synów. Kobieta robiła, co w jej mocy, by naglasnić cała sprawę. Gdy na jaw wyszły szczegóły jego romansu z Katarzyną Cichopek, która w ubiegłym roku nagle zakończyła swój wieloletni związek z Marcinem Hakielem, działania Smarcz nie wszystkim się spodobały. Doszło do tego, że krytykowali, a nawet kobiety. Zantagonizowałam kobiety, podsumowała w rozmowie z Faktem. Byle gwiazda pytania na śniadanie sprostowała, jak dziela się zdania kobiet. Zauważyła przy tym, że trudno jej zrozumieć te z nich, które pozwalają sobie na otwartą krytykę jej postawy. Jedne mówią, że powinnam milczeć i zamiatać wszystko pod dywan, że nie godzi się mówić o tym, co czuję. Ja jestem innego zdania. Uważam, że kobieta ma prawo żyć na takim samym poziomie jak jej były partner. Te wszystkie kobiety, które przychodzą na moje spotkania, mówią, że są gorzej traktowane, oskarżane o roszczeniowość, nawet jak po prostu walczą o swoje dzieci, dodala. Zdaniem Pauliny Smarcz człowiek nigdy nie przestaje być dzieckiem, ponieważ dla rodziców, którzy go wychowali, zawsze nim będzie, bez względu na wiek i inne czynniki. Proszę mi nie mówić, że dzieci to są tylko male. To nieprawda, ja nadal jestem dzieckiem swojej mamy. A ona ma ponad 70 lat, a ja 50. I zawsze mama się będzie o mnie martwić, bo mama jest zawsze mama. Wiele kobiet bardzo mi dziękuję za odwagę, mówię, że te zbytek chciały, ale nie mają siły. Bo są zdeptane po wyrokach, ciąganiach, posadach. Często jesteśmy traktowane jako te gorsze, bo z reguły nie mówimy o prawdziwych powodach rozstania, wyjaśnila w rozmowie z Faktem. Kobieta petarda stwierdziła jednak, że jej działania przyczyniły się także do czegoś dobrego. Póki co Maciej przeprosił, wiedz widać, że ta moja walka przyniosła jakiś efekt, skwitowała wywiad.